Witam w kolejnym odcinku z Silent Hill. No i dzisiaj kontynuujemy przygodę. Co się okazało? Że drzwi z literą H są otwarte. No właśnie, z ciekawości sprawdziłem. No i były otwarte. Okej, tu mamy ściany. Jest amunicja. 4, okej. Okej, potrzebujemy tych jakichś ptaków. Dobra, to są drzwi, tu też jeszcze są. Aha, no i też potrzebujemy klucza. No tu są dwa ptaszki, nie możemy je położyć. Akurat by było. Okej, tu też zamknięte. Dobra, co nam mówi mapa? Okej, tu zamknięty klucz. Tutaj jakaś huśtawka. I tu mamy jakieś przejście. Dobra. Zobaczmy, dokąd prowadzi. No fu, będzie grzebał. Przeszukaj. Co tam będzie, ptaszek? Wskazówka. Dobra, mamy wskazówkę. Aha. Co tu się właśnie stało? No ale chyba tędy będziemy mogli wyjść. Okej, mamy też ptaka do tego. Gdzie my jesteśmy? Ja pierdzielę. No tak, tylko my teraz nie widzimy stąd. A dobra, mamy tam jakieś wyjście na korytarz, te od drzwi. Tutaj tym raczej nie otworzę. No dobra, to tylko tutaj nam zablokowało. Tak myślę. Czyli chodzi na to, że musimy... Tak, tędy, naokoło przejść. No w sumie nie. Bo tutaj widzę, że też jest zablokowane. No ale dobra, sprawdźmy tą stronę. Najgorsze jest to, że one uciekają właśnie. Tak znienacka atakują. Mam ścianę do rozwalenia. Ja pierdzielę.
No i dobra. Mamy chyba już też wszystkie elementy do tego, co potrzebowaliśmy tam. Coś było, nie, wydawało mi się. No dobra, ale tu mamy, co mamy? Ścianę do rozwalenia. No to jest... No ten korytarz. Czy to nie tam? No, no niby tu. Taki skrót. A nie mogę, muszę jeszcze dolną część znaleźć. Czyli dolna część będzie pewnie w tej części. Gdzieś. Bo wcześniej nie mieliśmy w ogóle do tej części dostępu, więc... Pewnie wtedy będziemy... Pewnie tam będzie klucz do drzwi. Że tu nic nie ma. Co to było? Odblokujmy sobie. A, no to mi wyskoczy na twarz. Dobra, dawaj tutaj. Kuźwa mać. Dobra, czy ja? Pod I. Dobra, jest połącz. No i co? Mi to daje, bo nie czaję. A, muszę ustawić, żeby było równo, dobra. No i dobra, mamy klucz. Czy on daje nam tutaj? Tak. Mhm.
Czyli musimy zaskoczyć tam. No dobra. Gdzie my jesteśmy teraz? Na pierwszym piętrze. Okej. Czy teraz musimy pierwsze piętro całe przejść pewnie, żeby tam wrócić? A może i nie. Dziewiętnaście naboi, no dobra. Jest pytanie, gdzie iść? Możemy ten korytarz sprawdzić. Czy jest tu zamknięte, co było? Okej, tu mamy otwarte. Nie jest animacja. Kurde. Być może tam jeszcze coś było. Oh. It's you. Yeah. I'm James. Angela. Angela. Okay. Look, I'm not sure what you're planning, but there's always another way. Really? What's the point? It's easier just to run. Maybe it's all we deserve. We? Me. You. We're all the same. I'm not like you. Are you afraid? Sorry. It's okay. Did you find your mother? No. Not yet. Did she live here? In this building? I don't know. So all you know is that she lived in this town? What did you say? How did you know that? Well, I just figured because this is where you're looking for her. How else would I know? Yeah. Sorry. Did you find the person that you were looking for? Not yet. Her name's Mary. She's my wife. I'm sorry. Oh, it's okay. Yeah, my. I don't know why I think she's here. She died 3 years ago. She's dead? Oh, don't worry, I'm not crazy. At least I don't think so. We have to find my mama. Should I go with you? This town really is dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery.
No, it's okay. Besides, I'd just slow you down. What about that? Will you hold it for me? O, będziemy mieli nożyk? No problem. Oda czy nie oda? I'm not sure what I might do. Dziknie noc. No! I'm sorry! I've been bad! Please don't! Dobra, ona jest chora psychicznie. Ale jak ona w ogóle się znalazła po tej stronie, tak jakby... To jest bardziej taka, nie wiem, mroczna strona. A tam klucz jeszcze jest. O, właśnie. Klucz wytrwałości. O kurde, ale lagę. A jak mogę zmienić na nóż? Aha, nie mogę. To nieźle. No i dobra, po tej stronie już mamy wszystko, czyli nic tutaj nie ma. Dobra, no to czyli wracamy tam z powrotem. Tutaj nie przyjdziemy. Inwentory. Jest radio. Osobiste, aha. Myślałem, że będziemy mogli tego używać, noża. No to jednak nie. Nie gadaj, że to idzie ten gościu. No tutaj nie wiem, możemy przez tą ścianę się przepchać, ale potem nie. Zgadam, że to do tego jest ten klucz. Mamy literę S. Sześć aż pocisków. S na drzwiach. No H już mamy roz... No. H mamy rozwiązane chyba, tak? W sumie nie do końca. A no tak, bo tam mamy ten... W sumie nie wiem. No nie, no bo przeszliśmy przez te drzwi. To nie wiem, o co chodzi z tymi literami. Mam już 3 strzykawki, 6 tych.
pierdole. Co jest, kuźwa, jak mnie wystraszyła. Zdążyłem zdjęcia obczaić. No zawsze razem. Szesnaście. Chyba 7, 4 i 16 teraz. Co to daje? Nie wiem. Czy ma to jakieś znaczenie w ogóle te liczby? Okej, okay, czyli chyba wchodzimy na górne piętro z powrotem. Aha, tu w ogóle musimy te drzwi. A to jest to S na drzwiach, dobra. A, dobra, czyli jesteśmy tutaj, no dobra. Tam to mamy, czyli idziemy teraz do... pokoju z zegarem. Tego chyba tam nie było. Dobra, tu mamy save'a, teoretycznie powinien być to bezpieczny. Na miejsce, ale jestem ciekaw teraz, zanim pójdziemy do zegara, czy... aha, tędy nie przejdę. Czy te drzwi z literą M są otwarte? To już raczej zamknięte będą. No. Tam już chyba nie wyjdziemy tędy. Nie wiedziemy. Może w tym zegarze będzie klucz. Nie? Tam się świeciło to okno. Nie wiem, ale to nic nie dało mi chyba. Dalej coś tu mam. No tu już nie mam interakcji z tym zegarem. To o co chodzi teraz? Nie wiem, zapiszę jeszcze raz. Na wszelki wypadek. No niby nie jest rozwiązane. Dobra, się otworzyły te drzwi.
Okej, za chwilę tam sprawdzimy. Tu ma być my jakieś tezy. Aha, no to fajny kod. Dobra, ten nie przejdę, sprawdźmy tutaj co mamy. Jest jakaś szafa, jest ćma też. To i tak trzeba to rozwalić ścianę. Nie czaję. Ale nie mogę tych. Nie wiem. Jest coś napisane? Zamek szyfrowy. I to M na drzwiach. No na pewno jest jakaś zagadka. Chyba wiem o co chodzi, ale nie jestem pewny czy to dokładnie. Mam tutaj symbole nad tym. Na tej ćmie, motylach. To jakby cztery półksiężyce. Tu mamy dwa, czyli daje nam sześć. I tam również mamy dwa, czyli daje nam osiem. I tutaj na kłódce mamy półksiężycy osiem. I ta kostka to zakładam. To jest jako minus jeden cały motyl. Tyl. Czyli wydawało nam wtedy 3. Myśmy odjęli kod całego. Tak, tam jest minus czy plus? Minus. Chyba, że to oznacza kółka, no to wtedy byśmy mieli 2, 4, 5. Tak, dobra, to jednak oznacza kółka. Dobra. No czyli tak nam daje 3. 8 minus 5 daje nam 3. Dobra, teraz mamy z czaszką. Z czaszką mamy motyli. No i tam było kółka. Czyli mamy raz, dwa, cztery, pięć. Pięć. I tam jest jeden motyl z czaszką. I tu jest jeden motyl z czaszką, czyli daje nam 7. Okej, okay, tutaj mamy kółka i minus czaszki. Kółek mamy, ile myśmy? 2, 4, 5. 5 i 2 czaszki. Czyli 3. No właśnie, czyli o to chodziło. No dobra. Coś tu jest jeszcze? Nie ma. Hmm.
Wskazówka sekundowa, okej. Okay. Myślałem, że skończyliśmy ten zegar. No nie. Nie wiem, cykam się tego piramidogłowego. Czekaj, dobrze idę? Tak. Wydaje mi się, czy oni się ruszyli. Dobra. Zapiszę sobie od razu. Jest sekundowa. Nie będziemy tak sprawdzać. Okej. Pytanie, co nam to dało. O, tędy już nie widzimy. No dobra, ale myślę, że to, co nam... O, tutaj nam się odblokowało. Jak ten czas leci. 11. No dobra, myślę, że coś tam. Na zewnątrz się odblokowało pewnie. Jakieś przejście zakładam. Ale to już się dowiemy w następnym odcinku. Ja jest.